W czasach hegemonii Diablo wielu próbowało dorównać królowi hack and slashy, ale niestety bezskutecznie. W 2004 roku produkcja Blizzarda miała w końcu powody do obaw, a to wszystko za sprawą niemieckiego studia Ascaron, które wypuściło na rynek grę Sacred. Jeśli ktoś mógł dorównać legendarnemu już Diablo 2, to właśnie poświęcony. Ja jestem Gucio i zapraszam Was na podróż przez tragiczną historię serii, która mogła odmienić losy klikanych RPGów. Sacred to na pierwszy rzut oka kolejny klon Diablo. Wybieraliśmy jedną z przygotowanych postaci, ratowaliśmy świat przed tajemniczym złem, eliminując spore ilości potworów i oczywiście zbierając po drodze niezliczone ilości przedmiotów. Sacred wyróżniał się jednak pewnymi elementami, które graczom przypadły do gustu i które pozytywnie wyróżniały grę na tle Diablo. Produkcja Ascaronu posiadała gigantyczną mapę, co w 2004 roku robiło niemałe wrażenie. Krainę Ankarii można było przemierzać już w około 70% od samego początku gry, a pomagało w tym skalowanie poziomów. Jako że przestrzeń, po której się poruszaliśmy, nie była generowana proceduralnie, a w całości zaprojektowana przez twórców, to mieliśmy tu znacznie bardziej szczegółową krainę. Nie naśladowano również pełnego mroku miejscówek, które poznaliśmy w Diablo, a obrano bardziej barwną drogę typowego fantasy, co przekładało się często na kolorowe lokacje. Sacred posiadało zróżnicowane w wyglądzie krainy, co było dla gracza mniej monotonne i z pewnością mniej depresyjne. Po prostu cieszyły oko, podobnie jak grafika. Jako że mapa była bardzo rozległa, postanowiono dodać wierzchowce, w tym również bojowe, dzięki którym mogliśmy swobodnie walczyć, podążając szybko do jakiegoś celu. Dla mnie było to świetne rozwiązanie, które nie spowalniało zabawy. Fabuła nie była niczym przełomowym, ale w mojej ocenie została bardziej wyeksponowana przez nieco wolniejszą rozgrywkę i sporo zadań, nie tylko głównych, ale i pobocznych, które rozszerzały całe lore świata Ankarii. Walka, która była naszym głównym zajęciem, bazowała między innymi na skillach, maksymalnie do 4 na pasku. W grze nie było klasycznej many, a jedynie czas regeneracji skilli. Był on jednak zależny od ilości specjalnych run, jakie w nie zainwestowaliśmy. Im mocniejszy skill, tym dłuższy czas regeneracji, więc trzeba było rozważnie podchodzić do rozwoju tego aspektu. Świetnym pomysłem, jaki udało się zaimplementować w grze, był system makro, dzięki czemu mogliśmy połączyć do 4 skilli naraz i za pomocą jednego przycisku aktywować potężne combo, które dewastowało przeciwników. Minusem był oczywiście długi czas regeneracji, więc warto było mądrze stosować ten element. Sama podstawowa walka dawała nieco inne odczucia niż Diablo, ale również bardzo przyjemne. Jak walka, to i sprzęt. Tego w Sacredzie było zatrzęsienie, co jest swego rodzaju znakiem rozpoznawczym wielu gier z tego gatunku. Twórcy postanowili ułatwić parę rzeczy względem Diablo. Przede wszystkim powiększono ekwipunek, więc nie trzeba było już wracać co chwilę do miasta w celu sprzedaży itemów. Samo ich podnoszenie również stało się bardzo wygodne za sprawą jednego przycisku, który zbierał przedmioty w pewnym promieniu od postaci. Dzięki temu było szybciej i po prostu wygodniej. Pozostałe aspekty Sacred zwyczajnie dorównywały Diablo i po jakby nie patrzeć sporym sukcesie tego tytułu, wraz z wypuszczonym niedługo później dodatkiem, wydawać by się mogło, że produkcja Blizzarda będzie miała w końcu naprawdę poważnego konkurenta w kolejnych latach. Kwestią czasu było wypuszczenie Sacred 2, ale czy był on w stanie dorównać jedynce? Sacred 2 Fallen Angel to gra piękniejsza, równie wielka i robiąca mnóstwo rzeczy tak samo dobrze lub czasem nawet lepiej, tylko co z tego, jeśli w dniu premiery była niegrywalna? Ilość bugów, jakie zapewniło nam studio Ascaron, była tak wielka, że w 2008 roku grało się w ten tytuł po prostu koszmarnie. Postać potrafiła się zapadać pod ziemię, znikały przedmioty z ekwipunku, psuły się questy, przeciwnicy się blokowali i ogólnie potrafili zachowywać się dziwnie, po prostu wiele elementów nie działało tam jak trzeba. Grałem od premiery i było to zwyczajnie męczące. Oczywiście z czasem pojawiły się patche z poprawkami, a także dodatek Władca Smoków, który również sporo naprawił, ale zanim gra stała się wystarczająco grywalna, musieliśmy się po prostu bardzo długo naczekać. Gdy jednak pominiemy błędy, gra stawała się naprawdę bardzo wciągająca.
Ciekawym zabiegiem kontynuacji był brak kontynuacji. Brzmi jak masło maślane, okej, ale rzeczywiście, fabuła rozgrywana była aż 2000 lat przed wydarzeniami, które poznaliśmy w jedynce. Wówczas świat Ankarii dopiero się kształtował i poznawaliśmy go na nowo z nieco innej strony. Ba! Mogliśmy nawet zagrać po tej złej stronie, co zmieniało spojrzenie na całą historię. Dzięki nowszej grafice kraina stała się jeszcze bardziej przyjemna dla oka, a w połączeniu z nieźle dopasowaną muzyką dawała cudowne poczucie przygody. Powiem wam nawet, że jeśli już znajdzie mnie ochota na Sacred, to właśnie najczęściej wracam do tej odsłony. Ma ona dla mnie naprawdę fajny klimat. Generalnie cała reszta gry jest równie dobra co w jedynce, więc tak właściwie jej jedynym dużym minusem był stan techniczny, który i tak został znacząco poprawiony. Sacred 2 był zatem równie dobrze przyjęty i oceniany co jedynka i ponownie mogliśmy ostrzyć zęby na część trzecią. Niestety, gdy zapowiedziano trójkę, nikt nie spodziewał się, że będzie ona gwoździem do trumny. Jedynka i dwójka nie wskazywały na to, że kolejna odsłona zniszczy całą serię i w zasadzie definitywnie, bowiem nikt od tego czasu nie próbował wskrzesić marki. Stało się tak, ponieważ twórcy w trakcie trwania swojej historii postanowili stworzyć inną grę. Dosłownie. Kto normalny zmienia gatunek w środku, kiedy już zdążył sobie zaskarbić przychylność graczy kochających hack and slashe? Oj, gracze byli wściekli. Ja byłem wściekły, bowiem czekałem na coś zupełnie innego. To, że produkcja była osadzona w świecie Ankarii, niczego nie zmieniało. Nowe studio, bo już nie Ascaron, zrobiło z tego zwykłego, konsolowego, zręcznościowego slashera, w którym elementy RPG totalnie zmarginalizowano. Skończyło się zarządzanie ekwipunkiem i poznawanie intrygującej fabuły. Skończył się rozwój postaci. Teraz liczyła się jedynie bezmyślna rąbanka kolejnych przeciwników, okraszona jak na mój gust nachalnym i słabym humorem, który podawano nam na każdym kroku. I teraz najlepsze. Sacred 3 był paradoksalnie całkiem niezłą, choć prostą grą, ale nie jako Sacred. Gdyby to był inny twór pod inną nazwą, to jestem przekonany, że gra byłaby przyjęta zupełnie inaczej. Świetnie się bawiłem z kumplem podczas kanapowego koopa i sama rozgrywka była bardzo przyjemna, po prostu wszyscy oczekiwaliśmy czegoś innego. A skoro miłośnicy pierwowzoru dostali produkt niespełniający ich oczekiwań, to nic dziwnego, że zmieszali produkcję z błotem. Ja sam grając byłem zniechęcony i pomimo, że sama rozgrywka dawała fan, to jednak wiedza, że była to produkcja inna niż ta, o której marzyłem, kłuło mnie w oczy i na swój sposób męczyło. Zmarnowano tutaj naprawdę świetną okazję, aby kontynuować zacięty pojedynek z wtedy już Diablo 3, a sam Sacred 3 naprawdę szybko odszedł w zapomnienie, podobnie jak fani gatunku, których zdążyli sobie zgarnąć. Czasem nawet do dzisiaj ubolewam, że seria została zniszczona przez jedną decyzję, która kompletnie wywróciła grę do góry nogami. Gdyby jednak twórcy poszli starym, dobrym torem, być może mielibyśmy nie tylko lepszego Sacreda, ale tak samo jeszcze lepsze Diablo. W końcu dobra konkurencja jest częstym bodźcem do ulepszania swoich produktów, a tak Blizzard umocnił swój monopol przynajmniej do czasu pojawienia się Path of Exile, ale to już jest inna historia. Dajcie znać w komentarzu, jak wy wspominacie serię Sacred i która część zrobiła na was większe wrażenie. Mile widziane będzie zostawienie lajka i subskrypcji dla motywacji do dalszego rozwoju kanału. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć! I'm a free agent. Know anyone interested?